Tak jak obiecałem, dorwałem ekipę z Troski Tytuł Miasto. Przedstawcie się po kolei. Rafał Kubiak. Jakub Wach. So you come here for me? If you can. And the next one? What's your answer? What's your name, sorry? Oh, I'm Siri. Okay, so first of all, I'm sorry for my English, I didn't use it for very long. Last time was on Tri City Cross Games, when I was your judge. And you get a second place, yeah? Yes. Okay, you're right now after first what on Watch Gash Games. And how was it? It was harder than I thought, as usual, but it was pretty good. I like lactoacid workouts, it's my like strength. Tego nikt nie widział w sumie z filmu, ale Siri po skończeniu workoutu jeszcze przebiegła się kawałek. Co, no jest w sumie dobrym wyczynem po takim workoucie. Kolejna osoba. Tak, jestem. Przedstaw się. Jakub Wach, Wachu, tak zwany Wachu. B-boy sztanga. Oprócz crossa można go czasem znaleźć na scenie, gdzie breakdance'uje. Sopocki bulwar, tak. Więc jak ktoś będzie w sezonie, zobaczy kolesia, który trzyma sztangę i nawala breakdance, to będzie on. Jak tam u ciebie poszło? Czy wiesz co, poszło nie najgorzej, ale nie jakoś tam super, nie? Myślałem, że pójdzie mi trochę lepiej, nogi są moją mocną stroną, no tutaj mogłem trochę mocniej pocisnąć ten workout, ale nie jest źle. Myślę, że uplasuję się tam, po prostu przejdę do następnej rundy, tak? I to jest najważniejsze. No w następnej zobaczymy, jak siły pozwolą, znowu będą nogi, więc znowu coś dla mnie, myślę, że będzie okej. Okay. To trzymamy kciuki, a u ciebie jak tam poszło? No, wszystko spoko, oprócz tego, że jestem zawiedziony burpeesami, bo jednak czułem ostry ból w nogach po clean and jerkach. A tak ogólnie to spoko, no mam nadzieję, że czas będzie odpowiedni, pozwoli przejść dalej, więc spoko. 10. czas, natomiast wracając jeszcze raz do Tri City Cross Games, tam już również zdobyłeś pudło. Jakie to było miejsce? Pochwal się. Pierwsze miejsce. Skromnie, więc 10. czas na pierwszym wodzie, pierwsze miejsce na ostatnich Tri City Cross Games. Dobra, pochwalcie się chłopaki w sumie i and lady. Okay, how long do you do CrossFit? Since I moved here, so 2 or 3 years, like 2.5 years. 2.5 years, okay. And what do you think about CrossFit in Poland? Maybe come a little bit closer, okay, because I don't know how the camera took your face. So what do you think about CrossFit in Poland? I love it here. It's very functional and it's fun. It's a lot of competitions and people are doing it for more for fun than like and get together more than competitions, and I like that. Okay, and what's your plan for the future with competition, with CrossFit, with your training maybe? I'm still gonna train and I think I'm gonna be in more competitions for the future. In Poland or maybe abroad? No, more in Poland, I think. Okay. Yeah. Okay, it's nice. And how about you, Kuba? No. Okay, możesz po polsku. O co pytasz, bo nie wiem po angielsku. Okej, no jak tam z zawodami u ciebie, bo generalnie rzecz biorąc trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jako osoba o drobnej posturze, bo trzeba to przyznać, no jesteś dosyć takim motherfuckerem, jeżeli chodzi o ciężary. Niepozorny, ale swoje nawalasz. Znaczy wiesz co, ja trenuję crossfit od roku. Wcześniej miałem dobre przygotowanie gimnastyczne, bo tańczyłem breaka. Od czasu do czasu też się tam gdzieś zjawia na tych treningach, więc gdzieś tam jeszcze to poniekąd robię. Wiesz co, no trenuję od roku, myślałem, że nie jestem silny. Trochę siła poszła do góry, więc jest, jeżeli chodzi o sztangi, jest okej. Okay. Gimnastycznie też jest... No, nie, no bo takie pierwsze wrażenie było, mówię, kurde, gdzie ja ciężary, przecież to nie dla mnie, jestem za mały, właśnie tak jak mówisz. No ale gdzieś tam nadrobiłem tą siłę, jeszcze mam dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi o siłę, przede wszystkim o górę, nogi są okej. Okay. Gimnastycznie jestem przygotowany, wiesz, no startuję w tych openach, tak zwanych openach, gdzie bardziej mi odpowiadają te wody z elitów, nie? Bo jednak tam są pompki na rękach, tak, chodzenie na rękach, to jest moja mocna strona, tak? Nie mam silnej góry, ale chodzić na rękach potrafię. No to akurat prawda, widziałem. Powiedz mi, generalnie rzecz biorąc, jaką masz aktualną wagę? Teraz 76 kilo. Ostatnio był puszczony filmik na necie, na fejsie, CrossFit Trójmiasto Athletes, z tego co pamiętam. Tam miałeś zrobiono jaką serię jerków? Cleanów, tak, sorry. Tam było
80% mojego maxa, czyli power cleana, tam było 80 kilo, bo max mój to 100, więc łatwo sobie to obliczyć, 51 powtórzeń. Czas to tam było około 7 minut, tak? Czyli biorąc pod uwagę, że nawalałeś cały czas większą swoją wagę, było całkiem nieźle, tak. I dajesz radę. A jak u Ciebie to wygląda z overheadem? Z overheadem jest okej, okay. Wiesz co, maxów nie robiłem, 90 spokojnie 5 repów to jest okej, okay, nie? Mam dużą mobilność w stawach barkowych przez to, że tańczyłem, więc wiesz, potrafię zablokować łokcie i nie sprawia mi to problemu. A to, że mam silne nogi, to jest tylko plus, nie? Czyli idealnie widać, że nie trzeba mieć mega postury kozaka, kafara, żeby móc podnosić ciężary. To udowodnił przede wszystkim Jakub Cieślik w elitach wczoraj, więc widać, on jest lżejszy ode mnie, jest silniejszy oczywiście, dłużej się tym zajmuje, więc wiadomo, ma tę technikę, jeżeli chodzi o ciężary, dużo bardziej rozbudowaną w porównaniu do mnie i wiesz, no i dał mi nadzieję, że jeszcze coś można. Oby tak było. A jak u Ciebie to wygląda, jeżeli chodzi o crossfit, o czas w crossficie i rozwój? No to z crossfitem spotkałem się pierwszy raz 1,5 roku temu. No i od tamtej pory trenuję. Wcześniej 12 lat trenowałem pływanie, więc można powiedzieć, że wydolność gdzieś poniekąd jakaś została, ale siła maksymalna do poprawki była od początku. Nie, w ogóle nie istniało coś takiego u mnie jak siła maksymalna. Od podstaw jest zbudowana, no i wiadomo, trochę masy trzeba nabrać. Mam 1,84 m, ważę 83 kg, no to dobre 6-7 kilo można by było przybrać, no i nad tym na razie pracuję. Przynajmniej się staram, ale niestety od 1,5 roku waga stoi w miejscu. No a co do zawodów, to tak naprawdę pierwsze zawody, na których startowałem, były, nie wiem, 6-7 miesięcy temu, trzecia edycja nasza. No i potem była kolejna edycja, to wystartowałem i tak naprawdę to są, nie wiem, moje czwarte, piąte zawody, no ale wiadomo, planuję więcej startów, więcej startować po prostu w Polsce. No dobra, skoro zdobywasz pudła, to też zapytam się Ciebie, zaraz jeszcze też Siri, Twoje maksy. Ale zależy w czym? Front, back squat? Wolę to przemilczeć, okej? Okay? Pozostawię to bez komentarza. Dobra, no to co, clean, jerk? Nie wiem, myślę, że stuwa. Power clean, stuwa, tak samo jak wachu. To co było, to co robiliśmy tam na filmikach, co wrzucaliśmy na profil, to tak samo. 80% maxa, czyli 80 kilo, power clean i 41 powtórzeń. Okay. And see, how about you? How about your maxes, PRs on your way in CrossFit? In cleans? Clean jerk, example. Clean jerk, I've done 82 or 85, something like that, kilos. Now I do around 75 maybe. And squats, when I was at best, when I was a track and field athlete, I did 150 kilos. And yeah, but obviously I don't do that anymore. Okay, thank you very much. Dobra, to już mamy ekipę z CrossFit Trójmiasto. Można was znaleźć w Sopocie, Sopot Wyścigi. Bez oporów. Trenerem waszym jest Maciej Bielski. Polecamy, fajna miejscóweczka niedaleko. No i co, kwiecień, prawdopodobnie kolejne zawody. Ja? Marzec, kwiecień, no. Gdzieś tak to na pograniczu. Wydaje, że bardziej marzec, nie? Marzec. W tym roku tak było, więc one takie są co 3-4 miesiące, więc... Okej, okay. So Siri, you start on the next edition of Tri-City Cross Games? Yes, I will. Okej, okay, so it will be first place this time? Of course. Okej, okay, to mamy pierwsze miejsce u Siri. Wachu, jak u Ciebie? Na Trio City Cross Games? Tak. Wiesz co, no ja startuję i tam się nie mogę przebić. Za każdym razem jestem piąty, ósmy, siódmy i gdzieś w tych granicach, nie? Znaczy startowałem dopiero dwa razy. Raz byłem tam piąty, raz chyba siódmy czy ósmy. Więc nie mogę się przebić. Jak się przebiję do finału, to mam nadzieję, że coś się ogarnie. A jak u Ciebie? No wiesz co, ja startuję dla zabawy. Jak będzie, tak będzie. Ostatnio było pierwsze miejsce, super. A co teraz będzie, zobaczymy. Nie ma jak będzie, jak będzie. Wygrać. Ja startuję zawsze, żeby wygrać i kurde, o to w tym chodzi. Ja bym inaczej tego nie robił, to dla mnie musi być rywalizacja. Wygram. Głos zwycięstwa. Dobra, dzięki wielkie chłopaki, thank you very much Siri, do zobaczenia.